Dziennie nad Stanami Zjednoczonymi 200 tysięcy samolotów przewozi ponad 2 miliony pasażerów. Kieruje nimi niecałe 3 tysiące kontrolerów lotu. Moja największa obawa, gdy zrobisz co możesz i musisz dalej słuchać, jak obraz znika ci z ekranu. Kontroler lotu Los Angeles. Kontrola lotów. Chicago, 3 lipca 1993 roku, godzina 13. USR 34, na 12 duży ruch, gdy się uspokoi, wznieś się. Przyjąłem odbiór. Jak tam? W porządku. TWA 45, tu Chicago, życzymy miłego wieczoru. Anna szuka żłobka. Nareszcie. Przyda nam się pomoc. Yankee 20, tu Chicago. Obniż pułap i utrzymaj się na poziomie 2.00. Tu Transair 2.90. Tu baza, mów. Mamy problem. Pali się silnik numer 2. Tu Chicago, będę was prowadził. Macie zezwolenie na awaryjne lądowanie na pasie 9. TWA 292, utrzymujcie wysokość na 15000. BT1, skręć w lewo na 140. HBC, skręć w lewo na 180 na 15000. N100F, skręć w lewo na 300. Jackie, weź American 45. Transair 290, jestem gotowy. Ile osób? Transair 290, ile macie osób na pokładzie? Właśnie liczymy. Możecie zniżyć lot. Szukamy prawej dziewiątki, schodzimy. HBC, tu Chicago, odbiór. HBC, duży ruch w odległości 8 km na 12. Skręćcie w lewo na 180. 290, zniżam lot. Puść ten drążek, chłopie. HBC, tu baza w Chicago. Tu HBC, słucham. Duże zagęszczenie w odległości 8 km na 12. Skręć w lewo na 180. Tak jest, skręcamy. 290, włączył się alarm zbliżeniowy. Ruch się rozrzedza. Na pewno? Potwierdzam. HBC, podaj pozycję. Jesteśmy na 090. Lata tak, jak moja była prowadzi. Baza 290. Mamy dla was dane. Wraz z załogą na pokładzie są 174 osoby. Dziękuję. Wyglądacie dobrze. 290 schodzi z 8000. 290, skontaktuj się z wieżą. Miłego wieczoru. Bez was nie dalibyśmy rady. Dziękuję. 290, alarm wysokościowy. Sprawdź wysokościomierz. Przyjąłem, Chicago, wyrównuję. 290, tu Chicago. Chicago, coraz bardziej. To koniec, koniec. Transair, nie mamy was na radarze. Wieża, macie go? Nie. Transair 290, tu Chicago, odbiór. Transair 290, tu Chicago, odbiór. Transair 290, this is Chicago Center, copy. You want me to call? Ogłosić to? Transair 290, tu Chicago, odbiór. Ogłoszę. Transair 290, this is Chicago Center, do you copy? Wieża, straciliśmy 290. Widzimy dym na horyzoncie.
Podsumowując, Transfer 290 rozbił się niedługo po starcie z lotniska O'Hare w Chicago. Na pokładzie było 174 pasażerów i członków załogi. Nikt nie przeżył. W rolach głównych: kontrola lotów, w pozostałych rolach: muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Pięć lat później. To ja, TC. Idę. Jak leci? Nieźle. Mógłbyś czasem do mnie oddzwonić. Przepraszam. Przeszkadzam ci? Nie, szykuję się do pracy. Padłem tylko, żeby zobaczyć, jak się masz i zaprosić cię na przyjęcie gwiazdkowe. No i? Przestań. Mieszkam tu od pół roku i widzieliśmy się tylko dwa razy. I za każdym razem gadałeś o tym samym. Trudno się gada z kontrolerami. Zawsze przewidujecie, co będzie dalej. Amy też tak mówiła. Przykro mi. Mnie też. Jak branża programowa? Takie tam cyferki. Nadal nie mogę uwierzyć, że wolisz tworzyć grę komputerową o kontroli lotów, niż robić to w rzeczywistości. Dobrze płacą, ludziom się podoba i dzieciaki mnie uwielbiają. Słuchaj, chcę, abyś dla mnie pracował. Murphy przeszedł na emeryturę, Robin jest na urlopie macierzyńskim. McBain w Kalifornii. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale nie brakuje mi tej pracy. Nie każę ci zmieniać pracy, potrzebuję tylko pomocy na dwa tygodnie.
Nie mogę. Podoba mi się to, co robię. Masz jakieś plany na dzisiaj? Pracuję. I tak ciągnę cię do obiegu. To kwestia czasu. Zastanów się chociaż. Okej. Hey, TC. TC. Happy holidays. Wesołych świąt. You too, Hutch. Wzajemnie. Phoenix, kontrola lotów, 31 grudnia 1998 roku, godzina 16. United 129 to Phoenix 120.5. Szczęśliwego nowego roku. Wzajemnie. American 15 łączy z Tucson. Cześć, Earl. Nie mam bryki. A co z motocyklem? C1DF, zejdź do 7000. Nie mogę ci rozkazać. Obiecałam dzieciom. Skały z 309, skręć o 20 stopni w lewo. Maddox 45, tu Phoenix. Jesteś tam? Krzanie, związki, brakuje mi ludzi. Pierwsza, dostaniesz wolne. Louis, jak? Nie dam rady. Ma tu być w godzinę. Earl, przejmujesz. Spójrz. W LA nieźle walnie. Dzisiaj? Nie wiem. Gdzie złota dziewczyna? Całuję senatora Rutherforda w tyłek. Jestem Julie. Cieszę się, że pani przyszła. Miło pana znowu widzieć, senatorze. Zabierzemy pana stąd jak najszybciej. Mam na żywo zapowiedzieć wystąpienie prezydenta. 17:30. Obiecuję. Jestem dumny, że mam pod ręką najlepszego młodego szefa operacji. Chodź, pokażę ci coś. Poprosiłam Waszyngton o zgodę na wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników. Jeśli kontroler przepracuje 5 lat bez błędu frazeologicznego, dostanie od nas kubek. Bomba. Wszystkie maszyny, lećcie jak lecicie i będzie dobrze. Zaparkuję was bez pudła. Bryant, wysyłam ci United 450. Ruszaj się, bo zaraz cię zestrzelimy. Dobra, Mondralo. Baza, tu Sky Atlantic 925, mocno nami rzuca. Możemy zejść na 250? Utrzymajcie wysokość. Musimy stąd uciekać. Pod wami jest ruch. Rozdajcie torebki do żegania. Na radarze nic nie ma. Nie będę ryzykował. Sprawdźcie swoje odcinki. Zwiększcie minimalną odległość do 30 km. Zaraz przejdzie. Co się dzieje? Powiedzcie jej, aby się odczepiła, albo niech sama weźmie się za robotę. Słuchajcie, liczę na waszą współpracę. Włączę was i zadziałacie. Dziękuję. Przechodzimy do sekwencji B. United 333, skontaktuj się z bazą KC. Mamy łączność, podłącz się. Ja? Damy ci spokojny sektor.
Alaska 2737, utrzymuj wysokość 300. Chodzi o 300? Za łatwa praca? Niebo jest ogromne. Phoenix 925, znaleźliśmy spokojną przestrzeń. Szczęśliwego nowego roku. Odbiór 925. Nie zadzieraj nosa. To Randy. D285, podaj cel i wysokość. Nadal jestem na 280. 415, podaj cel i wysokość. 0902. 415 na 13 tysięcy. D285, utrzymuj wysokość. D285, przyjąłem. Przeskoczyli mi. Maszyna się psuje. Zrób przerwę. Co takiego? 20 minut. Uspokój się. Nie mogę tak pracować. D285, od 2 minut milczycie. Przepraszamy, u nas już nowy rok. Nie zgłoszę tego zaciemnienia, ale to nie może się powtórzyć. Są tylko dwie takie na świecie. Właścicielem drugiej jest jakiś emerytowany gość z NASA. Trzyma swoją nad kominkiem i nazywa ją Tammy. Ja do swojej mówię Bob. Ja też chcę, aby wszystko idealnie działało. Do tego potrzebuję sprzętu i pieniędzy. Hej, stary. Jeśli powiesz, ile wektorów dzieli nas od Dunkin' Donuts, dam ci całe pudełko pączków. Nie cierpię pączków. Wszyscy je lubią. Wektor, południe, południowy zachód do ulicy Klonowej, południe. Sytuacja wygląda tak. Poza zwykłym ruchem poproszono nas o przejęcie jeszcze 50 plus całego cyklu wieczornego Wybrzeża Pacyfiku. Los Angeles też zamknięte? Zerowa widoczność. To mogłoby się źle skończyć nawet w lipcu, jeśli ta burza do nas dojdzie. Może nie dojdzie. Front zatrzymał się 100 mil stąd. Świetnie. To wszystko. Przyjmiesz dodatkowe samoloty? Tylko Denver i Salt Lake mają mieć zabawę? Mam ważną kwestię dotyczącą bezpieczeństwa. Randy Groves nadal pracuje. To nie była jego wina. Podam go do raportu. Poziom drugi, utrata rozdzielności. Strona 740, załącznik A. Każde zagrożenie kolizją należy zgłosić, a odpowiedzialnego za nie kontrolera natychmiast usunąć. Podaję go do raportu. Nie masz czasem takiej w dupie? Tu Jack Harris. Zostaw wiadomość. Jack, odbierz. Potrzebuję pomocy. Nie uwierzysz, co wydumała nowa naczelnik. Może to egoizm, ale jestem przybity do muru. Proszę, tylko na jedną noc. Proszę, tylko na jedną noc. Tu jesteś. W porządku? Dasz radę? Nic mi nie jest.
Słyszeliście, w co władowała nas złota dziewczyna? Global 56 na torze. Przenieś się na 2-6 w prawo przez D do C i trzymaj się toru. Cieszę się, że wyszedłem z tego loku. Wieża, coś jest na torze. Powiadomcie dział techniczny. Powiadomimy raczej wasz dział cateringu. Virgin 105 do Chicago, jeszcze 40 minut powolnego lotu. Można rozpiąć pasy. American 23, lewy pas 2-6, gotowy do lądowania. Wiatr 2-9-0, wysokościomierz 2-9-8-7. Przyjąłem. Na prawo. Podlega nam przestrzeń od środkowego Teksasu do Kalifornii w promieniu 8 km od lotniska. To jest sektor 14. Kierujesz ruchem powyżej 5,5 tysiąca metrów. Masz tu 4 samoloty. To są ich plany lotów i kody. Przecież wiesz, uczyli nas w akademii. Dasz sobie radę. Trzymaj je z daleka od siebie. Bez obawy. Nadchodzą posiłki, już mi lepiej. Nie wiesz, kto to? Nie. Odszedł, zanim zacząłeś pracować. Global 56 w prawo na 080. Założę się o 5 dych, że coś się dzisiaj wydarzy. Cokolwiek czy kolizja? Southwest 30, wejdź na 230. To niesprawiedliwy zakład. Czemu? To Harris 290. A chciałem się dziś zwolnić. Pacific 12, nawiąż kontakt z bazą w LA. Tu American 15 na 15 tysiącach. Przyjąłem, utrzymuj wysokość i prędkość. Jak leci? Wiedziałem, że jednak żyjesz. UPS 19, szczęśliwego nowego roku. Jestem gotowy. To nie będzie ci potrzebne. Chciałbym, abyś zajął się drukarkami. Mam zajmować się wydrukami? Nie ma sprawy. Pomogę ci się wdrożyć, ale... Samson 750, zejdź na 11 tysięcy. Ale nie dzisiaj. Zobacz, co się dzieje. Rozumiem. Może później pójdziemy się napić? Nie piję. Herbaty? Dzięki, chętnie. C-68, potwierdź odbiór. Delta, zacznij kołowanie. Wiatr 2-5-5 przy 8. Czy ktoś może podać mi drogę do festiwalu świateł w Tempe? Co to było? B-9E. Ruch na ostatnich 2 milach. Przyspiesz lądowanie na prawym 2-6. Słyszałeś? Co? Skywest 478, czekamy na informację o ruchu w DC i Baltimore. Halo, wieża Phoenix. Tu dr Shamal Mukherjee. Jestem licencjonowanym pilotem. Jest tam kto? Because I'm here. Ja tu jestem. Powtarzam, wieża. Mówi dr Shamal. Do niezidentyfikowanego pilota na częstotliwości 126,7. Proszę przejść na 120,7. Air Mexico 183, prędkość 2-7-0. Ile mam czasu? American 87, 10 stopni w lewo na Santa Fe. Masz 5 sekund. E-15, R-30, C-60, T-105, następne dwa. And
E-150. Źle. E-165. Wyszedłeś z formy. Martwię się o moich ludzi. Nic im nie będzie, to jedni z najlepszych. Na wysokości 1000 metrów hula wiatr o prędkości 80 węzłów. Nie, burza się zatrzymała. I tak muszę przeprowadzić 48 samolotów przez kanał jeszcze mniejszy niż nasz budżet. Denver sobie radzi. Tu chodzi o opinię komisji, o ocenę twojej pracy. To nie jest Chicago ani Nowy Jork. Teraz rozumiem, czemu odszedłeś z Chicago. Nie dawałeś sobie rady. Hey! Gdzie moje wykresy? Ułożyłem według wysokości. Phoenix Southwest 556. Did you say 350? Hey. Hey. Rookie. Nowa. Rookie. What? Co? Hi. Sorry to bother you. Nie chcę przeszkadzać, ale co te samoloty robią u mnie? Nie wiem. Zabieraj je z mojej strefy. TWA-44-240? Nie mogę teraz potwierdzić. Znam się na tym. W porządku. United znaczy TWA-44, leć na 290. Przyjąłem. Southwest 556, wznieś się na 270, prędkość 250. Przyjąłem, wznoszę się i zwalniam. Czemu tak wolno? Mamy tu mały problem, ale zaraz zmienimy prędkość. Kansas będzie wiatr od ogona. Serio? Nie wiem, ale piloci to lubią. Przepraszam, ale się nie znamy. Julie Albrecht. Jack Harris. Mogę dać ci radę? Piloci są jak psy. Musisz im mówić, co mają robić, ale jeśli usłyszą strach w twoim głosie, sami zaczną działać. Bez względu na wszystko, panuj nad emocjami. Jasne. Zdekoncentrowałam się. Jeśli chcesz, aby pilot coś zrobił, magiczne słowo, to przyspiesz. Natychmiast przyspiesz wznoszenie. Weź głęboki oddech. Tu tkwi sedno sprawy. Za 2 minuty utracisz rozdzielenie. Ten musi skręcić, zwolnić. I ten drugi ma wlecieć za niego. W lewo? Najpierw niech skręci. 180, zwolnij go do 300. American 101 w prawo na 810, prędkość 250. Trzeba zrozumieć, że tu widzisz tylko dwa wymiary, a naprawdę są trzy. Wysokość, kierunek i prędkość. To oznacza czas. Trzeba więc przewidywać. Tu zaraz zrobi ci się węzeł, ale jeśli to przewidzisz, już wygrałaś. Gdzie? Ten, kto obsługuje sektor 25, nieźle namieszał, ale zaraz to załatwimy. Już widzę. Wysokość, kierunek i prędkość. United jako pierwszy? Nie. Jest najbliżej, ale leci najwolniej. Southwest 60 w lewo na 095. Continental 923 w prawo na 270. Phoenix Air 394 zredukuj do 250 i wymień ruch na 12. Wszystko w porządku? Rozwiązaliśmy węzeł. Zrób przerwę. No i co? Miała kłopot. Chcesz zostać w tym sektorze? Zgłasza się Vanguard 939. Przyjąłem. Jeśli wolisz drukarki, wpinam się. Chętnie zostanę. Tak myślałem. Dzięki. Vanguard 939, witaj w mojej przestrzeni. Postaramy się o łaskawe niebo.
Dobry wieczór, Phoenix. Poproszę z panem... Chodzi o Randy'ego. Czy Julie Albrecht nie powinna się ogolić? Kto siedzi przy czternastce? Nie masz domu? To Jack Harris. Harris 290? Gdzie są jego papiery? Dostarczę ci je. A ja ich nie podpiszę. On stwarza zagrożenie dla ruchu lotniczego. Punkt pierwszy. Byłem przy tym. Nikt nie kwestionuje jego bohaterstwa. Mówię o jego przeniesieniu do Phoenix. Wiesz, co tu się dzieje? Marzec 1994 pojawił się w pracy pod wpływem alkoholu. Ukończył terapię odwykową. Lipiec 95 słownie obraził swoich współpracowników. Oskarżenie wycofano. Źle to wygląda, ale znam go od 10 lat i jest najlepszym kontrolerem, jakiego widziałem. Listopad 96. Po utracie rozdzielenia poziom drugi napadł przełożonego. I dostał za to brawa. Jest mi potrzebny, zostaje. Omówię to z głównym inspektorem regionalnym. Znasz konsekwencje. Ja widziałem twoje papiery. Wiesz, że w całej historii zarządu lotnictwa oprócz ciebie tylko dwie osoby zgłosiły się na to stanowisko? Podejście na 127,55. To jak z jazdą na rowerze. Gotowy na test? Czemu nie? Nasz zasięg? 80 km po 8 przejmuje wieża. Lot z widocznością ziemi 600 metrów. Konfiguracja pasów? Przyjąłem. D-39, zwolnij podejście, wzmożony ruch naziemny. Zredukuj do 1,40. Układ pasów? Podwójne wschodnio-zachodnie, obydwa 2100 metrów. Poziom pierwszy na każdą pogodę. Zapasowe północne i południowe 1900 metrów. Położenie? 910 metrów nad poziomem morza. A pozostałe tereny? 39 sektor Los Angeles, częstotliwość 158,7, El Paso 135,5, Kansas City 129,8. Świetnie. Dawno powinienem to wyrzucić. Witaj z powrotem. Dzięki. Mercury 477, skręć w prawo na 100. Zrozumiałem, dobrej nocy. Wzajemnie. Stoi jedną nogą przy konsoli, a drugą w chmurach. Zamknij się. To świr. Niby kto? Harris 290. Mamy masę roboty. Ale to nie czas ani miejsce na naprawianie kariery. Przerabialiśmy tamten wypadek. Nikt by nic nie poradził. Nie mówię o wypadku. Spójrz mu w oczy. Dobry kontroler nie myśli o tym, że tam są ludzie, którzy mogą zginąć. Chrzanisz. Chcesz skończyć jak on? Rozpić się? Albo jak ten... Biała z Miami, Wilkins. Ale z ciebie rasista. Powiesił się. Wiesz, czego chcę? Chicago. Będę zarabiał krocie. Wiesz jak? Niebo pełne samolotów, zła pogoda. I daję radę. Nie wolno myśleć o pasażerach. Chodzi tylko o czas, przestrzeń i prędkość. To punkty na ekranie, które trzeba przetworzyć i uporządkować. Życie ludzkie nie ma z tym nic wspólnego. Ile miałaś przerwy? Idę. Może trochę popracuj. Odczep się.
Widziałeś już może te podwójne silniki w nowej Cessnie? Robią wrażenie. Lot 69, możesz startować. Proszę o złożenie stolików. Co słychać? Jestem Cruz. Przepraszam za tamto, ale trzeba pilnować swojej trzutki. Czytasz? Jeśli będzie trzeba, chętnie pomogę. Zapamiętam. To trochę skomplikowane. Nocne loty, poziome rozdzielenia. Horizontal separation. There's crank in the AC in here. It's just ale tu gorąco. So, yeah. CM80 flight manual. Dobry podręcznik. Czytałaś rozdział o rozmrażaniu? De-icing, by any chance? Yeah, it comes right after. Jest po rozdziale o nieudanych podejściach. Nieźle poszło, jak na pierwszą randkę. Pacific 477, skontaktujcie się z Kansas. Kansas City, here we come. Roger. Good night. You have a good evening too, sir. Cessna 425, ruszaj. Lot do Santa Barbara przez Blight. Poziom 200. Jesteś głodny? Mają świetne przystawki. Thanks. Wiesz, gdzie mnie szukać. To United 383, wchodzę na 300. United 383, ciągła zmiana wiatru, wejdź na 280. Navy 724, skontaktuj się z Los Angeles. Monitorować jego sektor? Czyj? Rób swoje. United 23, przed wami zawirowania. Wejdźcie na 350. Przyjąłem. Łącznie z załogą mamy 174 osoby na pokładzie. Liczymy. To Republic 186. Skręć w lewo na 090. Połącz się ze Scottsdale. Przerwa. Dzięki. Cessna 4RG, jesteś nad terenem wojskowym. Skręć na 090. Randy Groves, right? Randy Groves? Niezłą noc wybrałeś na powrót. Miałeś być moim bohaterem. Jak to? Zrezygnowałeś z pracy i ułożyłeś sobie życie. Moje to piekło. Powinęła ci się noga. To nie moja wina. System jest niesprawny. Uwielbiałem tę pracę. Byłem w niej dobry. Łatwizna. Teraz, podczas pracy, myślę o żonie i dziecku.
Nie ogarniam tego. Jeszcze jedna wpadka i koniec. Po mnie. United 44, miłego dnia. Sky Atlantic 62, tu Phoenix. Musicie zawrócić. Każde okrążenie kosztuje nas $2000. To poproszę za 4000. Pacific 10, w lewo w następny pas, numer 9. Czy mnie słyszycie? Proszę o wywołanie Phoenix. Phoenix mówi, doktor McCarthy. Jestem licencjonowanym pilotem. Widzisz go? Nie. Proszę podać kierunek i wysokość. Obecnie lecę... Do przodu. Normalka. CSR-9, wyprzedź Durango i zostań na 8000. Przyjąłem. Tu Southwest 328, możemy skręcić na 250? Southwest 328 w dogodnym momencie. Macie ruch na trzeciej, 12 km, ten sam kierunek. To 737. Cessna 31V, tłok na drugiej, 11 km na południe. Tryb C, 7100 stóp, obniża się. American 15, na godzinie pierwszej masz ruch. TWA 44 schodzi z 8000, przyjąłem. Przekazujemy was do wieży. BD9, połącz się z bazą w Kansas. Dobrej nocy. Przyjąłem. Dobranoc. Sunair 700, zejdź na 6000. Przyjąłem. Jak sytuacja? Wiatr zmienia kierunek, ale poradzimy sobie. Baza, mamy problem. Mamy problem. Chicago, liczymy. Razem z załogą mamy na pokładzie 174 osoby. Hey, you gonna call that? Odpowiesz mu? Tu Alaskan 275, alarm zbliżeniowy. Załatwisz to? United 15, natychmiast skręć na 270 i zejdź na 220. Alaskan 271, natychmiast skręć na 090 i zejdź na 280. Alaskan 271, przyjęłam. Przepraszam. Co się stało? Twój koleżka nieźle narozrabiał. Przejmij jego sektor, zajmę się twoim. Northwest 29, El Paso, wysokość 2974. Dzięki. Co jest przede mną? Jesteście 16 km za 757. Omawialiśmy twoją sprawę w akademii.
Byłeś świetnym kontrolerem. Powodzenia. Co jest? Nie dam rady. Świetnie ci idzie. Nic mi nie idzie, nie rozumiesz. Mam masę samolotów do posadzenia, szczątkowy zespół i burzę na karku. Potrzebuję cię. Rozdawaj wydruki, podawaj kawę albo czyść kible. Nie czuję tego, nie dam rady. Chrzanisz, poddałeś się. Wcale nie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Przykro mi. To moja wina. Nie powinno się sadzać kogoś po długiej przerwie przy takim sektorze. Wracaj do środka. Front się przesuwa. Wydaliśmy ostrzeżenie pogodowe. RPR-u 35, powtórz. Jesteś twardy, możesz wszystko. Owszem. Gadałeś z Murrayem? Odmowa. Macie pod sobą ruch. Utrzymać wysokość. Mówi Pedro. Proszę o zgodę na obniżenie lotu. Czy pan zrozumiał, panie Phoenix? RPR-u 35, czy ktoś z was mówi po angielsku? Jak skała. Może poniosła mnie ambicja, ale pogoda znacznie się pogorszyła i nie sądzę, żebyśmy... Rozumiem. Zrobimy, co w naszej mocy. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma sprawy. Mógłbym prosić o papierosa? Oczywiście. Mogę o coś zapytać? Jestem tak nakręcona, że nie wiem, co robię. Jeszcze przez 2 tygodnie miałam mieć szkolenie. Rzuciłeś to? Tak. Dostałem niezłą propozycję od firmy komputerowej. Chodziło mi o palenie. Parę miesięcy temu. Ja chyba prędko nie rzucę. Symulatory to zupełnie inna bajka. To już nie zabawa. Piloci mówią tak szybko, połączenia się zrywają, na ekranach ciągły ruch. Od razu skacze poziom adrenaliny. Dla ciebie to już rutyna. Jak długo byłeś kontrolerem? 8 lat. Nasz instruktor porównywał kontrolerów do bejsbolistów. Mówił, nie myśl o odbijaniu piłki, tylko ją odbij. I wtedy... Nic ci nie jest? Źle wyglądasz. Wszystko gra. Ze mną słabo. Przepraszam, strasznie dużo gadam. Czy ta praca nadal jest dla ciebie wyzwaniem? Pamiętam swoją pierwszą noc. Nie ma drugiej takiej roboty. Twój instruktor miał trochę racji. To jak odbijanie szybkiej piłki.
Hardest thing to do is hit a fastball. Racja. Ale nadal ją kochasz. Yeah. Owszem. Yeah, I still love it. You're doing great. Świetnie sobie radzisz. Połączcie się z Phoenix. Miłego dnia. Dziękuję, że zostałaś. Nigdy więcej. Masz dług. Te opóźnienia to straszna kupa. Kto to powiedział? Wszystkie loty w tym sektorze, przyznać się. American 484 to nie nasza kupa. TWA 933 nie nasza kupa. Continental 64 nie nasza kupa. Delta 282 nie nasza. Texas 77 nie nasza. Przejmij oba sektory. Jasne. Kanały wschód-zachód puste, daj je Randiemu. W naszą stronę wali ostra burza. Łatwizna. Southwest 412, skontaktuj się z Kansas. Przyjąłem. Pozdrawiam. Zrobię co mogę, ale kibli nie umyję. Wydruki. Powtarzam, wysokość 2904. Cholera. Gdzie jest Phoenix? Phoenix, jesteście tam? Czekamy na zasilanie awaryjne. Mogę iść na przerwę? Nie mam pojęcia. Chyba padła jakaś stacja trafo. Cofnij się. Zrestartuj system. Wracaj. Jak już się dowiesz, co się stało, daj mi znać. Jak tylko poznam zasady, będzie fajnie. Uważaj. Phoenix, polecimy tak szybko, jak chcemy. Odbiór. Zaraz tu pomrzemy. Nic ci nie jest? A Kennedy wysyła oddziały do południowego Wietnamu. Wstrzymujesz oddech? Częściowo się udało. Co to znaczy? Brakuje mocy, więc albo komputery, albo klimatyzacja. Wszystko naraz nie zadziała. Jak długo wytrzymamy bez klimy? Gdy temperatura dojdzie do 40 stopni, komputery padną. Nie zapalaj wszystkich świateł. 12 flights holding for Phoenix. Do samolotów czekających na wejście do Phoenix, proszę słuchać uważnie. Będziemy wysyłać was na podwójne pasy jak najszybciej się da. Lotnisko zawiesiło odloty, więc ruch będzie niewielki. Samoloty na północno-wschodniej stronie. Włączcie dłuższy film, bo poczekacie. Tu SA-494 to będzie nasze pierwsze spóźnienie. Nie zmieniajcie prędkości. Miałeś rację. Zadzwoniłam do meteorologów i posadzimy te samoloty. Który jest ostatni? Transgulf 47 z Dallas. Mogę jeszcze jednego Jacka Danielsa?
America West 46, zejdź na 1400. Przyjąłem. Czy to prawda, że kontrolerzy wypalają się po 30? Tak mówią. Czemu więc wróciłeś? Nie wróciłem. Bryant potrzebował pomocy. Straciłam łączność. Sprawdź, ile mają paliwa. Trzeba ich odesłać. Dobry pomysł. Cruz, poinformuj LA. Randy, zadzwoń do Kansas. Amanda, spróbuj złapać oficera dyżurnego sił powietrznych. Połączcie mnie z wieżami wszystkich dużych linii lotniczych. Tu są wydruki. Paliwo. Spisz te numery. FL2972, 2900 kg. AJ5673, 3500 kg. Sektor 13, proszę o wydruki. Palmdale ma radio, ale nie ma radaru. Przyjmą je? Nie. Najbliższe lotnisko jest w Las Vegas. Las Vegas zamknięte, zła pogoda. Denver jest najbliżej. Tym wystarczy paliwa, może jeszcze D-41. Cruz, zadzwoń do Palmdale, niech wyślą następujące samoloty do Denver. USR 88, Southwest 438, United 21, Continental 838, TWA 44, Texas 493, C-21. Co zresztą? Nie wiem. Jest lotnisko McLeana, pas Gwardii Narodowej niedaleko Sonomy i baza sił powietrznych. Najdłuższy pas to 1800 metrów, Sonoma nie ma ratowników. Jeśli nie odzyskamy łączności, nie będzie wyboru. Sprzątnij biurko. To nasz pas. To burza. Guma to samoloty powyżej 15 tysięcy stóp. Baterie to samoloty poniżej 10 tysięcy. Najpierw radio. Wiem. 5 sekund. Northwest 393 będzie tutaj. Nie cierpię kontrolerów, nic nie robią, tylko siedzą. Co oznacza skrót FAA? Frajerzy albo anemicy. Teraz. Nic. Teraz. Też nic. Dokąd idziesz? Zgłosiłem zapotrzebowanie na tę część pół roku temu. Idę do sklepu żelaznego. Naprawisz to? Będę wiedział za 20 minut. 15, jasne. Zawsze tak mówisz.
Nie ma mowy. Będę jednocześnie rozmawiać z senatorem i prowadzić konferencję. Dallas i National są otwarte, ale przewodniczący izby ma poprowadzić spotkanie. Uważają, że pan nie zdąży. To będzie dramat. Christina. Kolejny powód, dla którego powinnaś pójść do West Point. Nie radzisz sobie w chwilach kryzysowych. I'm cool. Spokój. Phoenix North, 39, you copy. Center, are you there? Yes! We have radio. Jest łączność. Northwest 393 przyjąłem. Przepraszamy za porzucenie. Wysokość 350. To proste. Podzielimy je na parzyste i nieparzyste. Północne to nieparzyste, zejdą na 7, parzyste na 6. Nieparzyste ustawią się w szeregu. Wysłuchaj mnie. Uda się. Nieparzyste ustawią się w literę S, zwolnią i zostaną z tyłu. Podejście do lądowania to jak rzut do kosza. Po co to wszystko? Zaczekają, a my posadzimy je jeden po drugim. Nie starczy paliwa. Phoenix, Northwest. Tu Northwest 393, prosimy o skierowanie na lotnisko. Skręćcie w prawo na 270, przechwyćcie sygnał z lokalizatora, wysokość 7000 i wspomóżcie się ILS-em. Idzie pierwszy. Jestem gotów. A zabezpieczenie? Nie ma. ILS spadł. Gdzie oni są? Wstrzymać wszystkie przyloty. Tu Northwest 393, nie możemy czekać. Musicie. Wiemy, ile macie paliwa. Jeśli to konieczne, skierujemy was do bazy Gwardii Narodowej. Wskaźniki się świecą, więc wszystko powinno działać. Mamy 8 minut. Jasne. Mam. Idziemy. Za 7 minut zaczniemy lecieć na oparach. Nie do wiary. Mam nadzieję, że to widzisz, Stratton. Czytam z ruchów warg. Niestety, ona nigdy nie wchodzi na górę. Niewiarygodne. Trup, coś ty. Mów. Jesteśmy przy talerzu. To nic nie dało. Nadal nic. Teraz albo nigdy. Baza. Prosimy o współrzędne bazy Gwardii Narodowej. Udało się. Northwest 393, zejdźcie na 4000, odbierzcie sygnał z ILS-u, pas prawy 26. USR 45 w lewo w kierunku 050, zejdźcie na 6000. United 325, skręćcie w prawo na 270, przed wami ruch na 9. Gdzie Stratton? Od 3 godzin siedzę na stołku i piję jakąś lurę. 2 godziny temu miałem wylecieć. Może pan wyjść? Nie ważcie się tak mówić. Mogę was wszystkich załatwić.
Mówi dr Mukherjee, licencjonowany pilot. Chciałbym już wylądować, ale nadal nie widzę ziemi. Proszę włączyć radiolokator, zobaczymy pana na radarze, rozumie pan? Co takiego? Skąd to się wzięło? Spokojnie, nie będę spokojny, trzymajcie się ode mnie z daleka. Lotniska w Waszyngtonie są otwarte, więc co ja mam odpowiedzieć prezydentowi? Panują bardzo złe warunki, może wyjdziemy. Kiedy w końcu polecę? Wejdź na wieżę i zeskocz, dam pozwolenie. Przeszkadza pan w trudnej sytuacji. Nie wyjdę, dopóki nie dostanę odpowiedzi. Proszę opuścić to pomieszczenie. Kiedy będę mógł polecieć? Nic nie słyszę. Proszę wyjść, albo każę pana aresztować. A miałem panią za jedną z nas. Próbowałem je zawrócić. Lecą prosto na siebie. Lot 560, skręć w lewo i obniż wysokość. Lot 34 w prawo i do góry. Bez odbioru. Próbowałeś? Nie, dziękuję. Zabierz go ode mnie. A ten skąd się wziął? Mamo, widziałem inny samolot. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To błąd pilota. Nic ci nie jest? Zostały nam jeszcze wschodnio-zachodnie. Dasz radę? A nie? Starczy paliwa w razie błędu? Patrz i podziwiaj. Numer Mary Lou Retton. Wiem, że mnie wyrzucisz. Już dawno powinienem. To nie była moja wina. Nie zgłosisz tego. Sprzęt był niesprawny. Nie pogarszaj sytuacji. Kto przesłucha sprzęt? Wyślę cię jeszcze do psychiatry. 120 dni. Nie. Kto monitoruje system? Co chcesz zrobić? Gdzie są taśmy? Oddaj to. Gdzie taśmy? Nie będzie dochodzenia ani raportu. Wybaczcie. A nie mówiłem? Idź do domu. Puść go. Wyprowadź go. Palisz? Nie, ja też nie. Następnym razem zobaczysz Michaela Jordana. Nie, dziękuję. Laska raczej nie wchodzi w rachubę. Udało się. Świetna robota. Było mi bardzo miło. Dzięki. Powodzenia. Dobrze ci poszło. Fajnie było. Jutro będzie tak samo. Słonko, mama wraca do domu.
Everybody, hold up. Zaczekajcie, a to? A toast. New Year's. Masz jakieś plany na nowy rok? No, not really. Chyba nie. Join us? Dołączysz? Tu nie wolno pić. Gotcha. Żartowałam. Here we go. Proszę. Hey Sam, how many you dropped? Ile dzisiaj posadziłeś? Pięć. To mało. I'd like to propose a toast. Wzniosę toast. Niech szlak trafi Chicago i Nowy Jork. Jesteśmy najlepsi. Here, here. Co za piękny widok. Jesteście głodni? Zaraz zwijam kuchnię. Dziękuję. Twoja kawa daje większego kopa niż paliwo lotnicze. Więc nic nie chcesz. Drodzy Państwo, proszę zapiąć pasy, ustawić fotele w pozycji pionowej i złożyć stoliki. Za chwilę lądujemy. Dziękuję. Co za mecz. Chiefsom chyba zależy na tym, żeby mnie wykończyć. Uważasz, że masz problem? Do Jersey nie wygrali od 88. Pozwól mi pocierpieć. W Arrowhead grali na swoim boisku. Poszły bezpieczniki. Awionika padła. I radio. Paliwo. Włączam układ zapasowy. Negative. Nic. Pompa. Negative. Nic. Once again. Jeszcze raz. Contact center. Dzwoń do bazy. Użyj komórki. Good night, everyone. Night, Amanda. Radar room. Sala radarowa. Tu Transgolf 47, padło radio. Przełączę do kontrolera. Cruz, do ciebie. Transgolf 47, go ahead. Słuchamy. Padła nam hydraulika i awionika. Stery kierunku, klapy. Nie ma jak skręcić, lecimy na ślepo. Trudno będzie wylądować. Ile macie paliwa i osób na pokładzie? Paliwa mamy dość, ludzi policzymy. Rozumiem. Pogoda się pogarsza. Zrozumiałem. Skontaktuję się z ETC. Zaczekamy. Mamy problem. ETC nie ma pomysłu. Etap pierwszy sytuacji kryzysowej. Przełącz na głośnik. Transgolf, na tę chwilę nie mamy rozwiązania. Zrozumiałem. Trzymajcie nas z dala od miasta. W ciągu 40 sekund musimy zdecydować, czy wypuścić ich na pustynię, albo dolecą do centrum. Trzeba ich spowolnić tutaj. Jak wylądują bez hydrauliki? Grawitacja, ograniczą moc. Znajdźmy większą drogę. Mamy 5 dróg dojazdowych. Jest noc, zła widoczność i pada. Musimy liczyć na fart. Są coraz niżej, trzeba ich posadzić. Na pustyni. Największa szansa przeżycia. 47. Ograniczcie prędkość. Rozumiemy. Oh, wow.
Jest inna opcja. Będziemy manipulować ciągiem. Mamy pomysł, powiedz jej. Gdy byłem kontrolerem w marynarce, w jednej z maszyn padła hydraulika. Manipulując ciągiem po prawej i lewej stronie, odzyskaliśmy sterowność. Spróbujmy. A co im powiedzieć? Że może skręcić maszyną, redukując ciąg w jednym z silników. My obliczymy, co trzeba zrobić, żeby wylądowali. Przekaż. A gdzie ich wyślemy? Prawie wszystko im wysiadło. Pokierujemy nimi. Przekaż. Transgulf 47, będziemy skręcać równoważąc ciąg. Określimy tempo skrętu i sprowadzimy was na ziemię. Zrozumiałem. 3, 2, 1. Nic z tego. Na radarze jest 10-sekundowe opóźnienie. Obrócił się o 23 stopnie. Teraz gdzie? Mam pomysł. Południowy wschód w kierunku granicy, z dala od burzy. Płaskie podłoże, mało ludzi. A co z pomocą medyczną? Transgulf 47, myślimy nad lądowaniem. Macie preferencje? Oby było płasko i twardo. Tu jest baza wojskowa. Pomogą w akcji ratunkowej. Proste drogi. Warto spróbować. Decyduj. Jak wykierować ich na 270? Musieliby wykonać kilka skrętów na próbę, ale zdołam ustawić ich we właściwym kierunku. Paliwo? Na 12 minut. Działaj. Połącz się z dowódcą bazy. Zaraz. Możemy ich ściągnąć do nas. Co? Kilka odpowiednich skrętów i tempo opadania. Runą prosto na miasto. Doprowadzimy ich pod samo lotnisko. Będą lecieć nisko. A jeśli wlecą w miasto? Chcesz wciągnąć 737 w burzę bez podstawowej aparatury? Nie ma czasu. Mów. Przy kilku odpowiednich skrętach i właściwym tempie opadania po spirali wyprowadzimy ich tutaj. Sporo ryzykujemy. Wiem. Musi się udać za pierwszym podejściem. Posadziliśmy myśliwiec na lotniskowcu. I uwierz mi, tu mamy znacznie większy pas startowy. Może nie wyjdzie idealnie, ale poprowadzimy pilota. Tu Transgulf 47. Czekamy na sygnał. Bądźcie w gotowości. Cruz, ty kieruj. Harris, pomóż w kalkulacjach. Bryant, zawiadom służby ratownicze. Tak nie można. Będę je trzymać, ale nie oboje. Przecież się nie rozbijemy. To za dużo. Pomogę pani. Ja wezmę jedno. Za 10 minut służby ratownicze będą przy pasie 26 lewym. Transgulf to Phoenix. Wasz lot 47 utracił hydraulikę i awionikę. Porozumiewamy się przez telefon komórkowy. Za 25 sekund dopalenie prawego silnika na 15 sekund. To tylko skok napięcia. 15 sekund za 10. To za długo. 15 sekund. Prawy 15 sekund. Uwaga, teraz. Proszę powtórzyć. Cholera. Można to zrekompensować 55-sekundowym dopaleniem za 30 sekund. Uspokój się, podawaj tylko liczby. Spróbuj. Prawie. Phoenix? Lotki działają, co dalej? Myślimy, trzymajcie kurs. 15 sekund dopalenia za 10 sekund. Na mój znak 50 sekund dopalenia. 15. Poprawka. Powoli. Powtórzcie. Pamiętaj, że tam słuchacie człowiek.
Na mój znak 15 sekund do palenia z prawej. Teraz. Stop. Wyrównajcie. Zrozumiałem. Co dalej? Trzymać 75 sekund. Trzymać minutę 15. Świetnie. Nie ucz mnie, jak gadać z pilotami. Ja nigdy nie straciłem samolotu. Cruz, odejdź. Że co? Harris, nadzoruj. Zrób przerwę. Wyżyj się. Gotowy? Do dzieła. Wybaczcie przerwę, zaraz sprowadzimy was na ziemię. 10 sekund. Zatrzymajcie maszynę za 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Utrzymujcie kierunek przez 30 sekund. Działa radio. Świetnie. Na pokładzie jest 138 osób. Phoenix. Działa radio. Wraz z załogą na pokładzie mamy 138 osób. Baza 290. Mamy dla was dane. Wraz z załogą na pokładzie są 174 osoby. Słyszycie? 138 osób. Lot wyrównany. Powtarzam. Tu Transgulf 47. Obliczamy ostatni obrót. Powoli dopalicie silnik przez 60 sekund. To was wykieruje na pas 26. Ma 2100 metrów długości, za nim są pola. Uda się, nawet bez klap. Czekam na sygnał. 5, 4, 3, 2, 1. Burn. Steve, zajmij się tym. Transgulf, odbiór. Transgulf 47, come in. Odbiór. Transgulf, odbiór. Nie ma ich na radarze. Wieża, macie ich? Nie mamy. Transgulf 47, odbiór. Ogłoszę to. Nie. Obliczenia były prawidłowe. Transgulf, odezwij się. Transgulf 47, odbiór. Do cholery, wszystko grało. Ratownictwo okręgowe, tu kontrola lotów Phoenix. Doszło do katastrofy. Jutro będą tu śledczy, więc wszyscy mają się stawić.
Bryant? Bryant. You better get up. Chodź tu, Harry z Dowdyla. Współrzędne były właściwe. Zgadza się, moje obliczenia prawidłowe, wiem. Powinni wyjść na ten cholerny pas. Chodź. No już. Posłuchaj. Zrobiłeś, co mogłeś. Chodź. Zaraz, słyszysz? Podchodzi stamtąd. Racja. Mam ich na radarze. 8 kilometrów stąd. Kierunek 260. Phoenix, Transgulf. Tu Transgulf 47. Mieliśmy małe spięcie. Nie chcieliśmy was przestraszyć. Nie ma obawy. Powinniście dochodzić do zewnętrznego znacznika. Jest. Potwierdźcie, czy mamy opuszczone podwozie. Wygląda w porządku. Transgulf 47 zniosło was w lewo. Trzeba nawrócić. Więcej mocy. Jeszcze więcej. Chryste. Świetnie wam idzie. Jak się pan nazywa? Harris. A pan? David Donnelly. Postawię ci piwo. David, ja postawię. To ty odwaliłeś całą robotę. Widzisz pas? Już nie. Ostatni obrót musi trwać około 20 sekund. Poprawka. Dokładnie 22 sekundy. Na mój znak. 3, 2, 1. Prawy silnik. Za bardzo w lewo. Racja. Możecie powtórzyć manewr? Nie. Ale zdołam wylądować. Kieruję się na pas 18. Oczyć go. Jeszcze chwila. Więcej mocy. Znakomicie. David, witamy w Phoenix. Witamy. Ten myśliwiec nie trafił w lotniskowiec, co? Ale załogę uratowaliśmy. You know,
Przyjechała po mnie żona. Jeśli kiedykolwiek powiesz jej, co tu zaszło, nigdy więcej ze mną nie polecisz. Nasza tajemnica. Miło jest odbić szybką piłkę. Film dedykowany kontrolerom lotu i pilotom, dzięki którym latamy bezpiecznie. Wystąpili: wersja polska, Studio Master Groove. Tekst Tomasz Potocki, czytał Paweł Straszewski.